Dzień dobry moi kochani, witam wszystkich widzów kanału, szczególnie gorąco witam wszystkie zodiakalne wagi, ponieważ dla Was przygotowałam czytanie ogólne na czerwiec 2019 roku. Już ktoś pytał o wagę, więc e, ogłaszam z przyjemnością, że doczekaliście się, już Wasze czytanie e, jest gotowe. E, moi drodzy, karty są rozłożone, pamiętajcie tylko o tym, że jest to rozkład ogólny, więc oczywiście nie może być siłą rzeczy przeznaczony dla wszystkich. To by było zbyt proste i niemożliwe, tak naprawdę. Ale myślę, że do osób, do których pewne informacje powinny trafić, na pewno one trafią. No i pokazało się tutaj po prostu to, co chciało się na ten miesiąc dla Was pokazać. Co wagi czeka w czerwcu 2019 roku. Zaczniemy sobie, kochani, od ogólnych energii, które Wam będą towarzyszyły w tym miesiącu. Mamy tutaj dwójkę pentakli i czwórkę buław. Dwójka pentakli, no, to jest oczywiście przede wszystkim sytuacja związana, myślę, z jakąś decyzją, z koniecznością podjęcia decyzji bądź dokonania wyboru. Mogą to być dwie nadarzające się okazje i to są takie sytuacje, które gdzieś być może wzajemnie się wykluczają, więc mamy możliwość wybrać tylko jedną z nich. To jest tak, jak zresztą zostało przedstawione na tej karcie. Nadpływają dwa statki, każdy z nich niesie jakąś wiadomość, jakąś okazję, eee, każdym z nich może ktoś ważny dla nas przypłynąć. No i teraz musimy dokonać wyboru, e, który statek powitamy w porcie albo na przykład, na który statek wsiądziemy i którym popłyniemy dalej my w swój rejs życia. Więc tutaj myślę, że przede wszystkim, właśnie jakieś dylematy, kochani. Jakiś wybór. E, może to być związane z kwestiami rodzinnymi, z rodziną, z domem, e, dlatego że mamy czwórkę buław. To jest karta właśnie rodziny, stabilizacji e, domu. Może to być tutaj kwestia podjęcia właśnie jakiejś decyzji związanej, czy to z założeniem rodziny, czy to właśnie dotyczącej bardzo mocno naszej rodziny. Być może ta decyzja jest trudna do podjęcia, ponieważ ona właśnie będzie miała wpływ na najbliższe nam osoby i dlatego, Trudno nam jest jednoznacznie zdecydować. Może być też tak, że na przykład mamy okazję gdzieś wyjechać, no i zastanawiamy się bardzo mocno nad tym, czy zostawić rodzinę, czy na jakiś czas się rozstać z najbliższymi, czy to będzie dobre dla naszej rodziny. Więc z jednej strony mamy jakąś okazję do wykorzystania, z drugiej strony być może jakieś obawy związane właśnie z tym, co pozostawiamy, z utratą poczucia, stabilności, może tutaj na przykład decydujemy, czy chcemy wejść z kimś w jakiś bliższy związek, na przykład założyć z kimś rodzinę, być może tutaj ważą się losy, podejmowane są bardzo ważne decyzje w czerwcu, może wstępujecie w związek małżeński i w związku z tym macie jakieś liczne wątpliwości. Może po prostu budujecie dom i również zastanawiacie się nad różnymi kwestiami. Może chcecie kupić mieszkanie albo kupić ewentualnie dom i zastanawiacie się, co byłoby dla Was lepszą opcją albo gdzie lepiej się osiedlić. Być może macie tutaj jakieś dylematy związane z członkami Waszej rodziny, z którymi na przykład no, nie dogadujecie się do końca dobrze. I tutaj, na przykład, podjęcie tej decyzji będzie też rzutowało na Wasze wzajemne relacje, więc myślę, że bardzo trudne wybory, dylematy związane właśnie z rodziną, związane z domem, być może z partnerem, ale może to być również propozycja nowej pracy. Czy też założenie własnego biznesu, na przykład z członkami rodziny, jakiejś firmy rodzinnej, i też w związku z tym pewien dylemat, czy brnąć w to, czy to jest dobra dla nas opcja, czy to jest droga opłacalna, czy to jest po prostu no, sytuacja, która będzie dla nas korzystna? Co dla zodiakalnych wag może być problemem w czerwcu? Kochani, mamy tutaj. Dziesiątkę mieczy, a więc jakieś przeciążenie, zmęczenie daną sytuacją, którą być może mieliście przez ostatnie miesiące, a nawet lata. No i rycerz Buław. Rycerz Buław to takie zniecierpliwienie, powiedziałabym, chęć ruszenia ku jakimś zmianom, żeby było wreszcie lepiej, no bo sami widzicie: w dziesiątce mieczy kobieca postać przytłoczona, te dziesięć mieczy wbija jej się na całej długości kręgosłupa. No, trudno tutaj podnieść się, po tylu ciosach, więc jest tutaj jakieś wyczerpanie, zmęczenie materiału, jak to się mówi. Myślę, że właśnie tutaj niektórzy z Was mogą mieć bardzo poważny dylemat. Czy pomimo tego, że na przykład w Waszym związku, takim stałym, oficjalnym, być może małżeństwie, nie dzieje się dobrze, czy zostać przy tym mężu bądź żonie, czy też na przykład nie wdać się w jakiś romans, bo rycerz buław, to może być tutaj jakaś ponętna osoba, która kręci się w waszym otoczeniu, no i taka rzeczywiście wykazująca zainteresowanie, adorująca, yy, może was mocno ciągnąć do tej osoby, może być wzajemne pożądanie. Więc tutaj rzeczywiście powiedziałabym, że dla niektórych romanse wiszą na włosku, że to może być właśnie yy, problematyczne, że Wy jakby nie potraficie się być może oprzeć pożądaniu z tego względu, że jesteście wyczerpani swoją obecną sytuacją. To nie jest taki romans, powiedziałabym, gdzie pakujemy się w coś z taką radością, z własną wolą dobrą, tylko bardziej to jest takie z bezsilności, że rzucamy się w czyjeś ramiona, na przykład szukając chwilowego zapomnienia. Więc tutaj no, każdy musi rozważyć, zastanowić się, czy to jest. Aby na pewno to, czego szuka. Może to być oczywiście też sytuacja dotycząca Waszej pracy, czyli nie czujecie się tam dobrze, może jesteście przemęczeni tą pracą, może Wam nie sprawia satysfakcji. No i teraz, na przykład, może pojawić się dodatkowa propozycja. Możecie rozważać, na przykład, propozycję pracy za granicą i to jest z jednej strony duża okazja, i chcielibyście, bo rzeczywiście zapala się w Was ogień, a z drugiej strony, no, nie chcecie za bardzo. Rozstawać się właśnie z bliskimi, czyli cały czas gdzieś tam, właśnie ta rodzina, ten dom z tyłu głowy jest. Więc też tak może być. Jeżeli chodzi o pracę, rycerz Buław nam też może mówić o bardzo dużej rywalizacji na gruncie zawodowym, gdzie po prostu jest wyścig szczurów, gdzie po prostu jest tak sztucznie napędzana koniunktura, że na przykład ludzie wzajemnie zabijają się o pracę, oczywiście w sensie przenośnym, że wzajemnie kopią pod sobą, dołki, jak to się mówi przysłowiowo, że po prostu no, nie może liczyć jeden na drugiego, ponieważ każdy chce wybić się jak gdyby na plan pierwszy. I czego wy drogie wagi powinniście, powinnyście unikać w czerwcu? No jeżeli właśnie chodziłoby o kwestie pracownicze, to ja bym powiedziała, że unikać ludzi, którzy za wszelką cenę po trupach chcieliby dojść do władzy, takich właśnie troszeczkę Omamionych, tą rządzą władzy, rządzą zdobycia lepszego stanowiska, albo też unikać właśnie takiej postawy, gdzie wy e, dążycie za wszelką cenę właśnie do tego, żeby osiągnąć na przykład stołek dyrektora, żeby mieć władzę nad innymi, żeby e, tutaj być e, powyżej w hierarchii, żeby być e, gdzieś w sposób nadrzędny do kogoś innego. To też tak może być. Może być również tutaj taka sytuacja, że e, no, unikać e, w naszym życiu życiu tego, co spontaniczne, nieuporządkowane, bo tu jest takie odejście od tego cesarza. Ten cesarz może nam symbolizować oczywiście naszego męża, ojca, taki właśnie filar tej naszej rodziny. No a Rydwan, te dwa konie, które ciągną każdy w swoją stronę, tutaj jest jakiś zwrot akcji, tutaj jest odejście od czegoś, być może właśnie rzucenie się w pomienny romans, jeżeli byśmy czytali na związki, czyli tutaj e, macie jakąś stabilność. Być może ten wasz partner jest do być może też próbuje wam w jakiś sposób narzucić swoją wolę ale tu jest jakiś ład jakiś porządek, natomiast wy tutaj tak jakby pragniecie pewnej spontaniczności czegoś takiego co będzie porywem namiętności być może, tylko że w tym wypadku no niekoniecznie dobrze się to dla was skończy, ponieważ jest to tutaj w tej górnej linii gdzie mamy tą drogę bardziej problematyczną, tym bardziej

Macie tutaj ostrzeżenie anielskie, jedno słowo, ale jakże treściwe, nie i to jeszcze z wykrzyknikiem. Czyli tutaj no, ewidentnie aniołowie Wam mówią, nie idźcie tą drogą. Jeżeli coś u Was faktycznie nie dzieje się dobrze, jeżeli jesteście przeciążeni, jeżeli macie jakieś problemy, czy to w związku, czy to w pracy, czy to w domu, czy to po prostu z jakimiś e, znajomymi, przyjaciółmi, nie potraficie się z kimś dogadać, czy jakiś. Problem, to nie szukajcie tutaj takich łatwych rozwiązań, jak na przykład rzucenie się w ramiona przypadkowej osoby, czy pójście do celu po trupach, bo to po prostu tutaj, przynajmniej w czerwcu, nie będzie się Wam opłacało. I teraz, tak, kochani, tutaj mamy tę naszą sytuację wyjściową, czyli te Wasze ogólne energie, które Wam towarzyszą w czerwcu. Tutaj mamy Sytuację tak, jakby końcową, rezultat tej naszej całej sytuacji czerwcowej, do czego to nas doprowadzi. Tutaj mamy taką właśnie bardziej alternatywną ścieżkę, bardziej problematyczną ścieżkę, czyli co się stanie, jeżeli właśnie wystąpią trudności, problemy, co może się stać potencjalnym zagrożeniem dla Was i dlaczego tej drogi nie powinniście wybierać. Natomiast tutaj poniżej mamy taką drogę, powiedziałabym, mniej inwazyjną dla Was, Czyli jak poprowadzić pewne sytuacje, co robić, aby no, łatwiej nam było przebrnąć przez trudne tematy, trudne decyzje, trudne sytuacje i trudnych ludzi. Czyli e, zobaczmy sobie, co wy w tej całej sytuacji możecie zrobić. Przede wszystkim, e, co przyjdzie wam łatwo, co uda wam się. W miarę możliwości, w prosty sposób rozwiązać. Mamy tutaj dwójkę buław i mamy sprawiedliwość. Ja bym powiedziała tutaj w ten sposób, że przede wszystkim dwójka buław może nam oznaczać taki wybór, który, pomimo tego, że mamy dwie opcje do wyboru, to tak naprawdę my wiemy, co jest dla nas słuszne. My tylko mamy taki pozorny wybór, ale no z góry wiemy, że postąpimy tak, a nie inaczej, ponieważ na przykład ta druga opcja, jest dla nas nieetyczna, nie do przyjęcia z jakiegoś powodu. Sami widzimy, że wiele na niej stracimy. Czasem jest tak, kochani, że wybieramy pomiędzy tak zwanym mniejszym bądź większym złem, i tutaj też może być właśnie taka sytuacja, dlatego ten wybór jest dla was trudny. Z drugiej strony dwójka buław, na przykład w związkach czy w sytuacjach zawodowych, gdzie współpracujecie z innymi osobami, może nam oznaczać, że jest bardzo znacząca różnica charakterów, taka której nie da się pogodzić, że po jakimś czasie gdzieś tam wychodzą te różnice, no i po prostu nie da się ze sobą współpracować. Jest jakiś konflikt, na przykład, jest jakaś różnica zdań, jest napięcie, może to też dotyczyć takiego wewnętrznego, naszego napięcia, dylematu wewnętrznego i odpowiedzią na to jest karta sprawiedliwości. Czyli po pierwsze, ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli mamy dylemat, czy zrobić tak, czy zrobić inaczej, to postępujemy przede wszystkim postępujmy tak, żeby to było po pierwsze, legalne czyli zgodne z prawem. Po drugie, aby to było zgodne z naszą moralnością, z naszym systemem moralnym. Wiadomo, że każdy ma swój własny system moralny. Dla jednego coś może wydawać się nie do przyjęcia, dla innego będzie na porządku dziennym, ale musimy tutaj, kochani, być w zgodzie sami ze sobą, bo ta sprawiedliwość to jest przede wszystkim taka równowaga, również wewnętrzna, czyli również. Yy, Poza namiętnościami, poza emocjami, poza kierowaniem się sercem, yy, przesłanką istotną jest tutaj to, co podpowiada nam umysł i chodzi o idealne zrównoważenie umysłu i serca. Więc warto tutaj przede wszystkim postawić, moi drodzy, powiedziałabym, na sprawiedliwe rozwiązania. Yy, może też być sytuacja taka, że sami na przykład z pewnym problemem sobie nie poradzimy. I zdajemy się na odpowiednie organy, które tutaj zajmują się wymierzaniem sprawiedliwości, które po prostu są w stanie te nasze dylematy rozstrzygnąć. I wówczas również będzie to korzystniejsza opcja, korzystniejsza sytuacja niż pójście na żywioł, żywioł przepraszam, w rycerzu buław czy w rydwanie. Czego, czym się powinniście otaczać, co powinno być Waszym udziałem w czerwcu. Popatrzcie, znowu jest karta sprawiedliwości. To jest przede wszystkim karta z Arkan Wielkich. Ona jest powtórzona, więc tym bardziej zyskuje tutaj na znaczeniu. No i kolejna karta z Arkan Wielkich, czyli Koło Fortuny. I ja myślę, że u Was w ogóle ta cała sytuacja czerwcowa zmierza do. Zakończenia pewnego rozdziału w życiu, zmiany, y, rozpoczęcia pewnego nowego cyklu i to jest nieuniknione, tak naprawdę. Tu mogą też się zamykać relacje karmiczne różnego rodzaju, ponieważ karta sprawiedliwości często właśnie nam oznacza karmę. Y, koło fortuny również może tutaj jeszcze bardziej wspierać te interpretacje, ponieważ mówi właśnie o tym, że no, y, przechodzimy pewne cykle zgodne z naszym przeznaczeniem to koło cały czas się kręci i tutaj, już następuje jakieś rozstrzygnięcie, czyli ten cykl ostatecznie zamykamy. I u Was, jeżeli rzeczywiście będziecie postępować zgodnie z prawem, zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie jakby tutaj z taką sprawiedliwością społeczną, to to przejście nastąpi płynnie, czyli nie ma tutaj potrzeby jakiegoś szarpania się, nie ma potrzeby tutaj wykazania dominacji, kłótni itd., tylko wystarczy zdobyć więcej informacji, na temat i właśnie kierować się też zdrowym rozsądkiem. Aniołowie tutaj Was proszą o to, abyście przyjrzeli się tej sytuacji po prostu. Spróbujcie, pomimo tego, że jest to trudne, spojrzeć na swoją sytuację tak jakby z boku, okiem obserwatora i wtedy dopiero wyciągać jakieś wnioski z sytuacji, a przede wszystkim wiedzieć na temat sytuacji wszystko, co jest konieczne. To zarówno jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, jak i oczywiście, Prywatne, sprawy związkowe i tak No i kochani, jaki jest rezultat tej całej sytuacji? No, i ja myślę, że tutaj, jeżeli wy pójdziecie rzeczywiście tą dolną ścieżką, czyli podejdziecie do tego wszystkiego na spokojnie, logicznie. To wyjdziecie z tej batalii zwycięsko, bo tu jest taka sytuacja, że inni dookoła was walczą, biją się o coś. Tam jest harmidel, tam jest zamieszanie, a wy, jak ta królowa denarów. Mnie się królowa denarów kojarzy przede wszystkim z przedsiębiorczością, Asertywnością i taką dojrzałością pod każdym możliwym względem, więc wy tutaj możecie być takimi osobami, które nie będą się wdawały w jałowe spory, jałowe dyskusje, piątka była w to mogą być takie spory już rzeczywiście kłótnie, jakieś nawet ataki fizyczne i jakieś nawet batalie sądowe tutaj właśnie, ale wy tutaj pokazujecie się jako osoba, która wychodzi z tego zwycięsko, wychodzi z tego bogatsza i teraz tak, może wyjść bogatsza pod względem finansowym, jeżeli sprawy dotyczą naszej na przykład pracy, może wyjść bogatsza pod względem doświadczeń życiowych, może być bogatsza pod względem opanowania i spokoju, czyli mieć taką wewnętrzną satysfakcję, że e, no, nie uległa takim różnym tutaj złym podszeptom, ale zachowała zdrowy rozsądek, zachowała się uczciwie i doprowadziła sprawy do końca. Ja bym tu nawet widziała kochani, że e, w przypadku niektórych może być tutaj jakaś szarpanina o e, władzę, o dominację, o po prostu dom rodzinny. Być może Jesteście dziećmi, które odziedziczyły razem jakiś dom po rodzicach, no i też nie potraficie tutaj dojść do porozumienia, więc to też ten konflikt wymagałby takiego spokojnego działania, załatwienia wszystkiego zgodnie z prawem, bez szarpaniny, bez jakichś takich nadmiernych tutaj animozji. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, no dwójka pentakli, można powiedzieć, zaburzenia równowagi, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, ale też takie problemy z błędnikiem, czyli po prostu właśnie zaburzenia funkcji motorycznych, poruszanie się i tak dalej. Czwórka, buław, no to oczywiście wystąpienie stanów zapalnych w naszym organizmie. Mamy też rycerza, buław, mamy piątkę, buław, dużo jest tutaj tych kart buławowych i można powiedzieć, że tutaj przede wszystkim stres, obniżenie odporności organizmu bardzo duże będzie Wam towarzyszyło, więc na to moje, Drodzy, uważajcie, i ponieważ są tutaj również te aż dwie karty sprawiedliwości, to właśnie takie poszukiwanie równowagi powinno być dla Was kwestią priorytetową w czerwcu, drogi wagi. To będzie bardzo, bardzo ważne. No tu jeszcze można by było zwrócić uwagę na tą królową denarów, ponieważ to są na przykład problemy z układem kostnym, z kręgosłupem. Oczywiście to też nie dla wszystkich. Niektóre informacje są po prostu wybiórcze, są przeznaczone tylko i wyłącznie dla nielicznej grupy osób. Dziękuję Wam, kochani, za wysłuchanie tego przekazu. Mam nadzieję, że informacje tutaj przekazane okazały się pomocne, okażą się pomocne. Życzę Wam cudownego, przyjemnego, słonecznego czerwca, pozytywnego rozwiązania Waszych dylematów, problemów, powodzenia we wszystkich Waszych sprawach. Dziękuję Wam serdecznie. Spotykamy się, mam nadzieję, w przyszłości. W przyszłym miesiącu na ogólnym czytaniu. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.